brzuchy rosną, a portfele chudną. Dziennikarze biznesowych stron Interi sprawdzili, ile fast food kosztował kiedyś i dziś. No i możecie być zaskoczeni. Po tym filmie rozważyłbym albo zabieranie kanapek ze sobą, albo prosiłbym o podwyżkę. Ewentualnie, jak mawiał klasyk, zmieniłbym pracę i wziął kredyt. W zeszłym roku za kanapkę Drwala trzeba było zapłacić 24,90. Rok wcześniej było to 17,40, a w 2020 roku tylko 16,90. Podwyżki nie ominęły też Big Maca. W 2020 roku kosztował 12 zł. Pizza to sprawa nie taka prosta. Pizzerii, składników i wielkości jest tyle, że no, trzeba wyciągnąć jakąś średnią. I tak w 2020 roku za 30-centymetrową margaritę trzeba było zapłacić średnio około 16-18 zł. Obecnie taka sama pizza kosztuje około 24-26 zł. W włoskich restauracjach za 30-centymetrową margaritę trzeba zapłacić powyżej 30 zł. Skoro dotarłeś do tego momentu, to fajnie by było, jakbyś zostawił właśnie suba. Pamiętaj również o tym, żeby zostawić jakiś ślad po sobie, na przykład w postaci komentarza. Ja nie przeszkadzam, wracamy do filmu. Kebab, zadychę. To albo bardzo podejrzana sprawa, albo naprawdę świetna promocja, ale pamiętam czasy, kiedy za kebab płaciło się jakieś grosze i na studiach to było jedno z lepszych rozwiązań. W 2019 roku za średniego kebaba na grubym cieście trzeba było zapłacić 13 zł. W 2021 roku było to już 18 zł, a w 2022 roku aż 20 zł. I przyznam szczerze, nie wiem, ile teraz to kosztuje, bo oj, dawno nie jadłem kebabów. Zapiekanka. No, przed nami sezon wakacyjny, który z roku na rok jest coraz droższy. W 2021 roku za zapiekankę trzeba było zapłacić około 12-15 zł. W 2023 roku za jedną zapiekankę trzeba było zapłacić 16-20 zł. Ale tu podobnie trzeba wziąć pod uwagę lokal, miejsce, składniki, no i oczywiście wiele, wiele innych. No i frytki do tego. W 2020 roku frytki sprzedawane w kebabowniach, burgerowniach i innych lokalach serwujących fast foody kosztowały około, no, w zależności od gramatury, od 4 do 8 zł. Od 4 do 8 zł. Obecnie za takie frytki trzeba zapłacić od 9 do nawet 18 zł. Ale to również tutaj trzeba wyciągnąć jakąś średnią w zależności od miejscowości, od lokalu, od tego, jak są serwowane, czy są osobnym daniem, czy dodatkiem i tak dalej, i tak dalej. Ale jeden składnik jest wspólny. Wszystko, ale to absolutnie wszystko podrożało. No i tutaj pytanie do was. Czy jesteście zaskoczeni ceną, jak często jecie na mieście i czy po takiej informacji trochę inaczej spojrzycie na to, co ląduje na waszym talerzu? Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pamiętaj, żeby zostawić suba, żeby zostawić jakiś ślad po sobie w postaci komentarza. No i oczywiście sprawdzaj, co jeszcze na moim kanale słychać. Przede wszystkim zaglądaj do zakładki Shorts, bo tam zdecydowanie najwięcej się dzieje. A filmy o różnej tematyce, związanej z samochodami, sportem, nowymi technologiami, ale nie tylko, będą się pojawiać, mam nadzieję, coraz częściej. Na razie to tyle. Dzięki i do zobaczenia.